O, witam was w wielkim teleturnieju, w których 5 minut musimy wybudować coś super i może zombie wybudujemy, chociaż nie wiem. Wow, ale jest ze mną Maja, jak słyszycie, która powiedziała już wow i Gothic, który powiedział zombie. Siema. Siema. Dobra, zobaczymy. I zobaczymy, czy uda nam się coś fajnego wybudować. A to jest nowa wersja na 1.14, więc możemy budować tutaj z nowych materiałów, więc fajnie, to mi się podoba. Macie pomysły? Nie pamiętam, jak wygląda zombie. Ja mam nadzieję, Maja, że tutaj będziesz super budować, oczywiście, co nie? Maja. Dobra, jasno. Ja buduję najlepiej. Nie, no już jedną arenę nagraliśmy, już macie ją na końcu, bo tam tylko jakby zacząłem nagrywać, jak już było ocenianie, więc zobaczycie to ocenianie na końcu. Ale myślę, że fajnie wyszło w miarę, więc zobaczycie, kto jak wtedy zrobił pracę i niesamowitą pracę Mai. Ale dobra, ja w takim razie tutaj buduję i mamy 4 minuty. I ja buduję zombiaka, jak co? Tak jest w ogóle temat, więc... A serio? Zombiaka? No, ale serio? Co buduję? Ja buduję syrenę. Wow, dobra, to zobaczymy, kogo lepiej wyjdzie w takim razie. A może zrobisz zombie syrenę? Sirenę. Jak ja już kończę swoją pracę. Tak? No, Maja zaraz postawi zombiaka i tyle, no. Ona tam zaraz postawi zombiaka i będzie, patrzcie, jak zrobiłam. Ja muszę sobie postawić zombiaka, żeby zobaczyć, jak on wygląda tak szczerze, bo ja nie wiem. Pomyliłem. O nie! Pomyliłem! Jakie głupie. Weź się zniszcz w takim razie. Jak go zniszczyć? Zombie villager frozen. Despawn entity. No nie, no bo ja pomyliłem kolory. Zrobiłem mu koszulkę taką, jaką powinien mieć spodnie. Ja robię bez koszulki. Resetujmy czas, ok. Robisz go bez... No to dobrze. Maja woli bez koszulki. Dzisiaj tak był jakiś gość i mówiła, że bez koszulki. Ryby. Aha, co, sorry, pomyliłem. Ryba woli. Pomyliłem cię. Dobra, ja tutaj tworzę zombiaka. Zostało mi... 3 minuty nam zostało ogółem. Jak się już czujecie z tym? Ja skończyłam. A ja mam pomysł. Właśnie ja nie wiem, jak go tutaj zrobić, żeby on tak w miarę fajnie wyglądał. Ale myślę, że Maja wygląda jak zombie. Więc najwyżej trochę... No co, Maja? Taka już twoja natura. Nie wyglądam tak. O nie, to ten brzydki. Zniszcz się. Co ty tam stawiasz? Ja właśnie ręce daję tutaj. I miałem taki fajny pomysł, żeby go połączyć trochę ze szkieletem i że będzie mu widać tutaj trochę wnętrze. Jego smaczne wnętrze. Okay, ja skończyłam. Serio? Maja, czemu ty tak szybko lecisz? Jest tak mega podobny. Do kogo? Nazwę go Tadzio. Okej, okay. Ja nazywam swojego Maja. Bo ja zrobię w ogóle zombie damskiego i on będzie miał włosy. To będzie dobry pomysł. To będzie... O tak, Maja, ja ciebie robię tutaj. Jak byś wyglądała, jakbyś była zombiakiem, wiesz? O, jestem ciekawa. A ty jak podejrzewasz Maja? Albo Gothic, ja myślę, jak że by wyglądała Maja jako zombie? Ja przystojnym zombiakiem. A nie może być... A myślisz, że zombiaki nie ma kobiet zombie? No ale ja będę przystojna. Aha, okej, okay, dobra. To Maja jest całkiem logiczne, co powiedziałaś teraz. No wiem. Ale dobra. Ja tutaj w takim razie jeszcze robię mu trochę mózg otwarty, niech będzie. Bo ty, Maja, tutaj ogólnie ten twój zombiak zgubił część mózgu. Chyba, że... Jak ja go nazwałam? Eustachy? Nie pamiętam. Nie. Tadzio? O, Tadzio, no. On miał na imię Tadzio na 100%. Dobra, ja potrzebuję jeszcze kwarc bloki. O, w ten sposób. Ależ to, ale mi coraz to będzie wychodziło teraz fajniej. Czemu nie mogę tego postawić? Ale głupie. Dobra, już mogę. Jak ci Maja idzie? Wspaniale. Ja tutaj zrobię coś takiego. Okej. Okay. O, i teraz zrobię te włosy, żeby wyglądał jak Maja. Maja, ty masz blond włosy, co nie? Tak. To zrobię żółte. One są takie totalnie... Dobra, niby będzie miał te włosy. Zobaczymy, jak w takim razie to pójdzie. Najwyżej dodam trochę szarości do tego. Ależ to! Ej, nie, podoba mi się. Podoba mi się zombie, którego zrobiłem. Znaczy... To dziewczyna, więc może mi się podobać, okej? Okay? Jest wspaniały. Zrobiłem właśnie trochę siwych włosów, żeby było... Chociaż nie, to słabo wygląda. Ja to usunę jednak, bo nie zdiorituję jak już. Tadzio ogólnie ma poruszającą historię. Tak?
ja opowiedz tak. Trochę, to ja przynajmniej będę wiedział, czy... Ale ja nie wiem, czy on wyraża zgodę w ogóle. A, no to dobra, to nie było tematu w takim... Zapomniałem o jednej rzeczy, zapomniałem szybko, tak? A tutaj mu zrobię, dobra, zróbmy coś takiego. Dobra. Ej, ja ty widzę swojego zombiaka. Dobra, zaczynamy. Wytyfy! Ten stracił głowę, ej, to realistyczne w takim razie. Wspaniały. No realistyczne, dobra, okej, okay, ty za to, że realistyczne, bo ten zombie akurat głowę jak stracił ja w trakcie. Ja czekam na Tadzia tylko i na siebie. Jaki zombie? No ten też jest super, ten stracił całe ciało. Ej, to jest akurat temat, że jak to się skończy, to jest w miarę realistyczne. Dobra. Temat ze złe. Co się tutaj dzieje? Dobra, ja czekam na pracę Mai, ja się nie mogę doczekać po prostu. O, jaki zombie. Ej, ale to tak ktoś robił... Super pup, to mi się nie podoba akurat. To jest słabe. Dobra. Co? Co to jest? To jest jakiś baranek. Ale nie jest co baranek. Ej, baranka show wybudowali, tak? Tylko czemu on... Ej, on to wygląda jak baranek show połączony z zombiakiem właśnie. Jakiś taki... Ej, to jest fajne. To jest brzydkie znaczy, chciałem to powiedzieć. To jest słabe. Apokalipsa, ale... Dobra, okej, okay, kadam, że apokalipsę zombie ktoś chciał. Czemu ktoś to zrobił z SKKF-em, tak? O nie, to jest skin SKKF-a, który ma rozrąbaną głowę, o nie. O, moje. To jest twój zombie. Tak, to jest zombie taki. No, więc mi się wydaje, że w miarę spoko. Legendary! O tak! O ja! Czekaj, napiszę ładnie. Ale kuk z klata! Co on zrobił w ogóle? Ja nie wierzę! Teraz będzie Tadzio. No, ten to będzie Tadzio. Nie wiem, tutaj pup. Tamte już prace były lepsze bez głowy. Tutaj jest to po prostu zrobione jako pixel art słabe. Co? Maja! Maja, no koks! No super historia życia w takim razie. Ale ty nie widzisz jego historii. To jest jakiś przewrócony. Ten łupa, dobra, ten jest w ogóle, dobra, ten tam good, bo to fajne, że ktoś zrobił inaczej. O nie, co? Tutaj co nie, to jest, co się stało z jego twarzą? To jest Maja versus Szminka. Tak mi się właśnie wyobrażam. Nie no. O, a tu jest ręka wystająca z ziemi. Że z grobu, dobra, czaję motyw, daję gór ogółem. Dobra, 155, GG! Mam ósme miejsce. Ale patrzcie, bo jak kciuk tutaj zrobiłem, bo jakby kciuk jest palce są w dół dane, a kciuk jest całkowicie do góry. Że tak się nie da zrobić w ogóle. I tutaj wam stawiam ocenianie prac o temacie świnka, bo budowaliśmy wcześniejszą arenę właśnie, ale zacząłem nagrywać dopiero na ocenianiu, ale są genialne reakcje Gotiego i zobaczycie niesamowitą pracę Mai. Że ja tego nie nagrywałem! Dobra, nagram samą reakcję, wrzucę na koniec filmu. Witamy was, ty byłeś świnie ogółem. Ej nie, powinniśmy teraz zrobić im zadanie, rozpoznajcie co to jest. O, jakiś świniok tutaj Goti, no proszę. Ja nie wierzę, dobra, dobra, że... czekajcie na moją. Legendary! Ja nie wierzę. Nie, ale Maja, twoja świnia była potężna, nie? Ja cię kręcę, co to było? Dobra, ej, nie te świnie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ktoś chmurę wybudował. No to jakiś flamik. Ja nie wierzę. Ej, czemu ludzie nie potrafią świn zrobić? Dobra. Ja nie wiem, o co wam chodzi, bo ja byłam najbardziej świńska. No, to prawda. Nie, no tutaj popatrz, też są świńskie świnie. Ale te stoją na szkle. I właśnie, można było położyć sobie te świnie i O. Jaka potężny. Jaki potężny tutaj, no. Ty, koks to wyszło. Ta świnia jest potężna. Wygląda jak hipopotam z przodu. No wiem, ale co z tego, no zostawcie moją świnię. Co? Goti wygrał, ja mam czwarty... Co? Maja to...
bo ja ci dałem legendary, Maja, i pewnie wszystko. No nie, dobra, to koniec filmu.